Dzień dobry Państwu. Na zegarze godzina 14.06. Ja nazywam się Jakub Szyszka i zapraszam Państwa na cotygodniowy geopolityczny przegląd prasy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Dzisiejszego przeglądu nie sposób rozpocząć od podsumowania i komentarza do najnowszych wydarzeń, które miały miejsce w Afganistanie i, co tu dużo mówić, wstrząsnęły światową opinią publiczną, również w naszym kraju. W najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy znajduje się artykuł redaktora Witolda Repetowicza, czyli specjalisty do spraw Bliskiego Wschodu, zatytułowany Emirat Talibów, w którym autor podsumowuje właśnie wydarzenia ostatnich tygodni, a także prognozuje, jak będą się układały relacje państwa talibów w najbliższym czasie z największymi światowymi graczami, takimi jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Rosja czy Chiny. Jak czytamy we wstępie, budowany przez 20 lat nowy Afganistan rozsypał się jak domek z kart w ciągu kilku dni. Rządy talibów cofnął ten kraj cywilizacyjnie o kilkaset lat. 15 sierpnia tego roku państwo, na którego czele stał Ashraf Ghani, noszące nazwę Islamskie Państwo Afganistanu, praktycznie przestało istnieć, a zastąpił je Islamski Emirat Afganistanu. Nazwy wydają się podobne, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z zupełnie innym państwem. Prezydent złożył rezygnację i opuścił Afganistan. Upokarzający wyjazd prezydenta z Kabulu doszczętnie zniszczył resztki jego reputacji wśród Afgańczyków. Talibowie nie próbowali go zatrzymać, bo nie chcą rujnować sobie wizerunku barbarzyńskim spektaklem egzekucji głowy obalonego państwa. Jak czytamy dalej, Amerykanie zapowiedzieli, że nie uznają rządów talibów, jeśli ci przejmą władzę w Kabulu siłą. Cały problem w tym, że jednak do tego nie doszło. Dowództwo talibów nakazało swoim oddziałom zatrzymanie się u wrót miasta do czasu pokojowego przekazania kontroli nad nim i tak się właśnie stało. Nie zaatakowali również przedstawicielstw dyplomatycznych innych państw. Wręcz przeciwnie, gdy dokonywana była paniczna ewakuacja większości placówek, w tym przede wszystkim ambasady Stanów Zjednoczonych, talibowie wezwali dyplomatów do pozostania w Kabulu, deklarując, że zapewnią bezpieczeństwo wszystkim cudzoziemcom. Jak okazuje się, zapewnienia talibów, że cudzoziemcom, a zwłaszcza dyplomatom, włos z głowy nie spadnie, można wierzyć, bo jest to w ich interesie. Mord na dyplomatach przekreśliłby ich szanse na uznanie międzynarodowe. Teraz piłka jest po drugiej stronie. Chiny z całą pewnością nawiążą stosunki dyplomatyczne z nowym państwem afgańskim. Zrobi to też zapewne Pakistan, który jest bliskim sojusznikiem państwa środka, a jednocześnie zawsze wspierał talibów. Znacznie większą ostrożność zachowują natomiast Rosja oraz Iran. Należy pamiętać, że Rosja, Iran, ale również Chiny życzyły Stanom Zjednoczonym i NATO klęski w Afganistanie, jednocześnie będąc beneficjentami obecności wojskowej Amerykanów i sojuszników w tym kraju. Otwartą kwestią jest natomiast to, czy dojdzie do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Islamskim Emiratem Afganistanu, utworzonym przez talibów, a Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami NATO, w tym także z Polską. Wszystko jednak wskazuje na to, że talibowie tego chcą, a druga strona nie ma alternatywy. W obecnej sytuacji geopolitycznej Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tak ważnego strategicznie miejsca, jakim jest Afganistan, kraju sąsiadującego zarówno z Chinami, jak i z Iranem oraz rosyjską strefą wpływów w postradzieckich republikach. A nie mając w Kabulu przedstawicielstwa, wyłączyliby się z gry. W tym kontekście można też zrozumieć, dlatego Stany Zjednoczone nie bombardowały odnoszących coraz to większe sukcesy talibów, czym opóźniłoby ich marsz i zapewniło sobie więcej czasu na spokojne wycofanie, ponieważ to przekreśliłoby w dalszej perspektywie jakiekolwiek szanse nawiązania stosunków czy budowania dialogu międzynarodowego z tym państwem. Dziwić może na pozór taka łagodny kurs talibów w tej polityce zagranicznej, czy te zapewnienia wobec zagranicznych dyplomatów, że nie stanie im się żadna krzywda. Jednak autor prognozuje, że odwet nastąpi, ale później, że właśnie ta polityka jest wymuszona chęcią uzyskania aprobaty czy uznania na arenie międzynarodowej. Natomiast z czasem kurs będzie dużo ostrzejszy i nastąpi dokręcanie śruby własnym obywatelom, jak tutaj wyraża się redaktor Repetowicz. Wątpliwe jest też dotrzymanie przez talibów ich obietnicy, że nie będzie odwetu. To również najprawdopodobniej zostanie tylko odłożone w czasie. Można się nadal spodziewać, że wciąż tysiące Afgańczyków będą chciały uciec z Afganistanu i dostać się do Europy, która w takiej sytuacji nie będzie miała żadnych argumentów, by ich nie przyjmować. Przecież państwa europejskie, w tym Polska, razem ze Stanami, wezwały talibów do umożliwienia opuszczenia kraju przez wszystkich Afgańczyków, którzy tego pragną, więc jak mogą teraz odmawiać ich przyjęcia?
będziemy na bieżąco obserwować tą sytuację. Natomiast w tygodniku sieci kolejna odsłona awantury o Nord Stream 2, jak czytamy w tekście Marcina Tulickiego, zielone światło Białego Domu na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 stało się faktem. Ostra rzecz jasno zareagowały Polska i Ukraina, ale nie tylko. Suchej nitki na Joe Bidenie nie zostawiają amerykańscy kongresmeni i to nie tylko ci spod znaku Partii Republikańskiej. Także ci wywodzący się z obozu politycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli z Partii Demokratycznej. Pamiętamy tutaj porozumienie zawarte w połowie lipca między Angelą Merkel i Joe Bidenem. Trzeba jednak przyznać, że tą wizytą Angela Merkel ugrała absolutnie maksimum dla siebie i dla Władimira Putina. W dniu wizyty na wspólnej konferencji prasowej w Białym Domu opinii publicznej mydlono jeszcze oczy hasłami o różnym spojrzeniu Waszyngtonu i Berlina na Nord Stream 2, ale już tydzień później wszystkie maski opadły. Co prawda poczyniono zastrzeżenia, że w przypadku gdyby Kreml chciał korzystać z Nord Stream 2 do szantażowania kogokolwiek gazem czy do wywierania jakiegokolwiek nacisku politycznego, Berlin będzie zobowiązany do nałożenia na Rosję sankcji z wykorzystaniem dostępnych regulacji w prawie unijnym. Tyle, że w obiegu publicznym szybko pojawiły się przecieki, że Niemcy nie mają zamiaru wykorzystywać broni najcięższego kalibru, czyli zamknięcia Nord Stream 2, gdyby Putin postanowił jednak użyć gazociągu jako geopolitycznej broni. Kto w takim razie miałby mu tego zabronić? Pewnie nikt. Tak samo jak nikt w praktyce nie kiwnął palcem, gdy Rosja atakowała w Krymie czy na Donbasie. Obietnice patrzenia na ręce Władimirowi Putinowi wielu traktuje jako wolne żarty. Ukrainie przecież nieraz już wiele obiecywano i to obiecywał nie byle kto, bo Stany Zjednoczone. Maciej Olchawa, Polak mieszkający w Chicago, autor książek o Ukrainie oraz o stosunkach amerykańsko-ukraińskich w rozmowie z sieci, przytacza przykład tak zwanego Memorandum Budapeszteńskiego, czyli dokumentu podpisanego w grudniu 1994 roku na szczycie OBWE w Europie, kiedy to Ukraina zdecydowała się oddać swoją broń nuklearną w zamian za co dostała gwarancję bezpieczeństwa, w tym respektowania istniejących granic. Jak te obietnice mają się do rzeczywistości? Pokazuje przykład właśnie Donbasu i Krymu. Na wschodzie Ukrainy od lat trwa wojna, a spora część terytorium jest okupowana przez Rosjan, podobnie jak cały Krym. Sytuacja wokół Nord Stream 2 ma również istotny aspekt wewnątrzamerykański, jest przedmiotem debaty i to zarówno jest potępiana przez przedstawicieli Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej. Marcy Kaptur, kongresmenka z Ohio, która jest członkiem właśnie Partii Demokratycznej, czyli środowiska Joe Bidena, powiedziała tak: nasz sprzeciw jest ponadpartyjny, kongres był za sankcjami na Nord Stream 2. Kongres rozumie kluczową lekcję historii. Kiedy Rosja i Niemcy są w zmowie, ceną płacą mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej. To niebezpieczny czas dla Ukrainy i dla całej Europy. Stany Zjednoczone rozumieją, co się może wydarzyć, jeżeli nie będziecie mieli niezależności energetycznej. Oprócz podwyżek cen może was spotkać wstrzymanie dostaw. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach energetyka jest kluczowa dla bezpieczeństwa, tłumaczyła deputowana w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Jak czytamy dalej, republikańscy senatorowie z kolei postanowili zaszantażować Bidena, oświadczyli bowiem, że stawiają głowie państwa ultimatum, albo sankcje na Nord Stream 2 zostaną jednak nałożone, albo zablokują dwie prezydenckie nominacje do Departamentu Skarbu. Głosami zarówno kongresmenów z Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę z poprawką uniemożliwiającą zniesienie sankcji z Nord Stream 2. Teraz czas na Senat. Tutaj jednak pojawia się problem, bo z politycznego kalendarza wynika, że Wyższa Izba Kongresu zajmie się tą sprawą dopiero jesienią, a Kreml za pomocą swoich tuby propagandowej ogłasza, że do zakończenia budowy Nord Stream 2 pozostało zaledwie kilka tygodni, gdyż budowa jest już w dużym stopniu gotowa. Jak widać, wciąż trwa walka o zablokowanie niemiecko-rosyjskiego projektu gazowego, bez wątpienia szkodliwego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Władimir Putin nieraz już udowadniał przecież, że nie ma hamulców i do osiągnięcia celów swojej neoimperialnej polityki jest w stanie wykorzystać każdy oręż. Przechodzimy obecnie do
Artykuł w bieżącym wydaniu Polityki zatytułowany Zasłona dymna. Artykuł traktuje o ostatnich wydarzeniach w Grecji, czyli o pożarach, z jakimi mieliśmy do czynienia w tym państwie. Warto pamiętać, że również w gaszeniu tych pożarów brali udział strażacy z naszego kraju. Jak czytamy, pożary strawiły już ogromne połacie lasów i dorobek życia tysięcy Greków. Tamtejsi politycy tradycyjnie rozkładają ręce i zdają się mówić: sorry, taki mamy klimat. Jak czytamy, te pożary w Grecji nie są niczym nowym, bowiem już wcześniej, w przeszłości, to państwo zmagało się z tego rodzaju kataklizmami i również wtedy były one niejako przedmiotem walki politycznej. Czytamy, że tego lata najczęściej powraca się do tragedii z 2018 roku, kiedy w wyniku pożarów w gęsto zaludnionej części Attyki życie straciły 103 osoby. Pożoga sprzed 3 lat okazuje się drugą największą pod względem ofiar śmiertelnych w XXI wieku na świecie po pożarach australijskiego buszu w 2009 roku, w których zginęły 173 osoby. I wówczas w 2018 roku ówczesny premier Alexis Tsipras, lider lewicowej partii Syriza, oskarżył obecnego premiera o wykorzystywanie pożarów do walki politycznej, bowiem szef Nowej Demokracji krytykował rząd, który nie był w stanie zapobiec katastrofie w nadmorskim kurorcie i wzywał ministrów obrony cywilnej i spraw wewnętrznych oraz szefa straży pożarnej do rezygnacji. Teraz można powiedzieć, że sytuacja się odwróciła, bo to rządowi właśnie Kyriakosa Mitsotakisa, czyli szefowi Nowej Demokracji, media i zdesperowani Grecy zarzucają haniebne zaniedbania. Głównie to zmiany klimatyczne są, jako od początku były według Mitsotakisa, greckiego premiera, głównym winowajcą pożarów, ale krytycy wskazywali, że premier jest współwinny, skonfrontowany z zarzutami o popełnianie błędów w gospodarce leśnej i brak dostatecznego przygotowania na wypadek katastrof. Sam Mitsotakis zaprzeczył, że zaznaczał, że nie traktuje zmian klimatycznych jako alibi. Widzimy, że na tle tej katastrofy, która ma miejsce w Grecji, bo w ciągu niespełna 2 tygodni ogień strawił prawie 100 tysięcy hektarów pól uprawnych i terenów leśnych w kraju, jest to największa fala pożarów od dłuższego czasu, toczy się również rywalizacja polityczna i to na najwyższym szczeblu, bowiem poparcie dla Nowej Demokracji, czyli formacji rządzącej w Grecji, jest osłabione z powodu nieudolnej polityki pandemicznej i ograniczania swobód obywatelskich w trakcie trwałych lockdownów, ale również opozycja jest rozproszona. Duża część centrolewicowych i lewicowych partii nie chce ze sobą współpracować. Niegdyś popularna Syriza jest pogrążona w wewnątrzpartyjnych walkach. Jedynym sposobem na przełamanie monopolu Nowej Demokracji wydaje się być konsolidacja opozycji. Warto również zaznaczyć, że strażacy z innych państw europejskich pomagają Grekom w tej kryzysowej sytuacji. Jest to wsparcie 15 państw, w tym 46 pojazdów ze 143 polskimi strażakami okazała się nie do przecenienia. Jak czytamy, obecność zagranicznych wozów strażackich podnosi na duchu Greków, którzy czują się ignorowani bądź wręcz pozostawieni na pastwę losu przez własny rząd, jak pisze jedna z dziennikarek relacjonujących cały kryzys. Widzimy, że zarówno katastrofy, kryzysy naturalne mogą przyczyniać się do właśnie zaostrzenia eskalacji walki politycznej, ale również właśnie pomoc udzielana przez inne państwa europejskie może być niejako też narzędziem budowania dyplomacji, bowiem tworzy się w ten sposób pozytywny wizerunek państwa. Jak czytamy, zarówno polscy strażacy, ale również francuscy są bardzo pozytywnie odbierani, właśnie dlatego, że udzielają pomocy Grekom w tych kryzysowych momentach, kiedy no, niektórzy oskarżają, że państwo greckie sobie z tym nie radzi. Na koniec przygotowałem dla państwa artykuł również z Do Rzeczy. W ostatnim tygodniu bowiem minęła kolejna rocznica tak zwanej operacji Dunaj, czyli stłumienia praskiej wiosny, kiedy to wojska Układu Warszawskiego, również niestety wojska polskie czy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej brały w tym udział. Agresja Armii Układu Warszawskiego położyła kres niepodległościowym dążeniom Czechów i Słowaków. W zdławieniu praskiej wiosny uczestniczyło również Ludowe Wojsko Polskie. O tym właśnie traktują wspomnienia Pawła Szuszczyńskiego pod tytułem Przepraszam Czechów i Słowaków. Chociaż od opisywanych zdarzeń minęło przeszło półwiecze, autor pieczołowicie zapamiętał nawet detale, a że podaje je potoczystym językiem, obficie dekorując osobliwościami i anegdotą, to też opowieść czyta się doskonale. I jest to właśnie artykuł poświęcony książce
Pawła Szuszczyńskiego, doktor habilitowany pułkownik w stanie spoczynku, brał swój udział w agresji na Czechosłowację w 1968 roku i właśnie relacjonuje, opisuje swoje wspomnienia z tamtych wydarzeń w książce. Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, przepraszam Czechów i Słowaków, 65 dni operacji Dunaj. Autor nie ukrywa, że on także miał moralnego kaca w czasie tych wydarzeń. Zresztą wielu jego podkomendnych również nie przekonała ich hałaśliwa akcja propagandowa uzasadniająca militarną interwencję. Powszechnie zdawano sobie wówczas sprawę, że najechano Czechosłowację z woli Moskwy. Decyzje zapadały na Kremlu, a dowodzących wówczas Ludowym Wojskiem Polskim generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Floriana Siewickiego nie stać było, aby, jak uczyniła to na przykład Rumunia, sprzeciwić się Sowietom. Warto przypomnieć, że operację Dunaj rozpoczęto w nocy z 20 na 21 sierpnia bez jakiegokolwiek oporu. Granicę czechosłowacką przekroczyło kilkanaście dywizji wojsk Układu Warszawskiego, w tym trzy polskie. Najwięcej oczywiście było dywizji sowieckich. Sprzęt bojowy dobrze sprawdził się podczas przegrupowania. W czasie całej operacji Dunaj, czy pacyfikacji tych przemian, które miały wówczas miejsce w Czechosłowacji, zginęło 108 osób i około 500 zostało rannych. Po 65 dniach wojska polskie otrzymały nakaz wycofania się, natomiast no była to bez wątpienia niechlubna karta i również Polska, czy wówczas Polska Rzeczpospolita Ludowa, wzięła udział w właśnie pacyfikacji przemian zapoczątkowanych w Czechosłowacji, które przeszły później do historii pod mianem tzw. praskiej wiosny i myślę, że warto o tym pamiętać w tych dniach. To tyle materiałów, które na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wydaniami czasopism, jak również zachęcamy do śledzenia bieżącej sytuacji geopolitycznej na świecie. Życzę Państwu udanego popołudnia i dobrego tygodnia i żegnam się z Państwem. Jakub Szyszka, do widzenia.